Halo, witajcie na kanale Terasfera. Cześć, witajcie. My już dojechaliśmy do Birmingham. No i tak jak wam zapowiadaliśmy. Tak, zapraszamy was dzisiaj na Caravan Show. Pokażemy wam, jak to wygląda w Anglii. Oczywiście, jak wiecie, już byliśmy w Poznaniu na podobnym show w Polsce. Także tutaj się pojawi filmek. Zapraszamy do obejrzenia. Będziecie sobie mogli porównać, jak to wygląda w Polsce, a jak w Anglii. Także słuchajcie, lecimy, zobaczymy, co tam dzisiaj dla nas przygotowali organizatorzy. Wiesz, gdzie idziemy? Tak, na górę. Właśnie docieramy na miejsce, to wszystko już na nas czeka, więc lecimy. No i po tym długim spacerze dotarliśmy już w końcu do miejsca, w którym są targi. Tak, do kraju kwitnącej wiśni. Tak, mamy kwitnącą wiśnię. Trafiliśmy na halę, na której są takie domki kempingowe, więc to nie jest to, czego szukamy, ale musimy się tutaj troszeczkę rozejrzeć i sobie zaplanować, bo jest to po prostu ogromne miejsce. Tak, na razie ja jestem w szoku. Jest to tak olbrzymie, że na razie tego nie ogarniamy. Studiujemy mapę, gdzie chcemy pójść i co zobaczyć. No a w ogóle hala ta została otwarta 2 lutego 1976 roku przez Królową i zajmuje 190 tysięcy metrów kwadratowych. Także jest gdzie pochodzić. Tak, idziemy szukać teraz tego, co nas interesuje. A jesteśmy właśnie teraz na ekspozycji Fiata Ducato. Sobie wejdziemy do niego, zobaczymy, jak on wygląda w środku. Jak widzicie, jest tutaj kilka modeli naokoło. A teraz wejdziemy do modelu, który się nazywa Neo. No i w tej wersji, jaka ona tutaj jest, kosztuje 73 725 funtów. Zobaczmy, co ma w środku. To tyle, co cztery nasze. Ogólnie oglądamy je wszystkie, ale no, są bardzo podobne. Ten wystrój wnętrza jest po prostu taki sam prawie w każdym. No, dokładnie. Różnią się trochę wielkością, długością, ale jeśli chodzi o design, no to niczym się nie różnią. No. Idziemy, takie fabryczne po prostu. No, oczywiście jest dużo miejsca, bo jest otwarta kabina, czego my nie mamy. Co każdy nam wytyka. Tutaj jest część kuchenna, kuchenka, zlew. Całkiem sporo miejsca, dużo szafeczek, wzdłuż całego vana, tutaj lodówka, jakaś szafa. No i tutaj jest łazienka, całkiem spora. No, łazienka jest całkiem spora. Fajnie, kaseta na zewnątrz pewnie, wymieniana? No na pewno. No jest dużo okien, jest tutaj jedno okno dachowe, w łazience jest drugie, tutaj jest trzecie takie większe. No oczywiście jak jest łóżko składane, to ta przestrzeń jest dużo większa, wypoczynkowa, no ale gdzie tu schować rowery, nie ma bagażnika. No fajnie mieć też dużo okien, aczkolwiek też to troszeczkę stwarza zagrożenie. No z jednej, z drugiej, z trzeciej, no dookoła. Kurczę, powiem wam szczerze, tyle okien, nie wiem, czy bym chciał mieć. No taki trochę brak prywatności też. Znaczy no możesz sobie zasłonić, ale... ładne szafeczki. Zorganizowane. Tak. No i wszystkie te Fiaty Ducato są w cenie tak około 68 do 70 kilku tysięcy funtów. No i muszę wam powiedzieć, że wszystkie są już sprzedane. Targi trwają już od kilku dni. Popyt jest duży, jak widać. Masakra. No i od tej sekcji vintage'owej Ducato przeszliśmy do sekcji Volkswagenów. Jesteśmy właśnie w Crafterze. No i jest on dosyć nowoczesny, powiem wam. Tutaj te błyszczące krany, zlewy w szarościach. Wygląda to bardzo luksusowo. Co my tutaj mamy? Tak, a jak wysoko umieszczona, nie trzeba się schylać. Dobre, fajne rozwiązanie. Tak, blisko łóżka. Tylko drzwi się powinny w tą stronę otwierać, żeby tutaj z łóżeczka od razu. Nie wiem, czy to jest taki trend teraz na rynku, że ta wypoczynkowa area cała tutaj jest taka wzdłuż, nie? No tak, no bo i Crafter jest na tyle. Crafter jest już węższy, więc no to łóżko musi być wzdłuż, bo pewnie by było zbyt krótkie, gdyby było w poprzek.
Dla mnie olbrzymim mankamentem tego auta jest brak bagażnika. Jednak to łóżko i możliwość schowania dużo rzeczy pod łóżkiem jest, no, dla nas była priorytetowa. A tutaj no w sumie parę szafek na górze, tutaj parę schowków i tyle, nie? Ale ogólnie bardzo ładny design, podoba mi się. Szarości, fajne kolory. No, schowek jest tu jakiś. Tak, jest sporo miejsca, no ale może jakieś wędki się tam zmieszczą i krzesełka kempingowe. Dokładnie. No i mamy tutaj Volkswagena T6. Malutki, ale to jest taka wersja terenowa z rozkładanym namiotem tutaj na górze. No i on jest w cenie tego craftera, którego oglądaliśmy przed chwilą, czyli powyżej 66 tysięcy funtów. No ale pewnie dlatego jest taki drogi, że ma napęd na 4 koła i jest to właśnie taka wersja terenowa. No tak jak widzicie, diabeł tkwi w szczegółach. Myślę, że ten potencjał jest przyczyną tej wysokiej ceny. My jesteśmy w Westfalii. Westfalia zrobiona na bazie Fiata Ducato. No i powiem wam szczerze, że wygląda bardzo ładnie, estetycznie. Bardzo fajne, ładne wykończenia. I nawet dzieciaki już są w komplecie. Zobaczcie. Hej! Hello! Wyszły prosto z bagażnika. Tak, mi się podobają tutaj właśnie te detale pięknie tutaj haftowane na skórzanych siedzeniach. Tutaj właśnie też jest ta gwiazda. Tak, no i fajnie jest, że jest łóżko w poprzek. No i mamy bagażnik pod spodem, dużo można zmieścić. Bardzo duża łazienka. No, bardzo komfortowe auto, podoba mi się, podobają mi się te detale. I mimo, że jest taki fabryczny, to jednak no ma to coś. Ma to coś, tak. Ale jednak ja jestem sentymentalny i bardziej mi się podobają stare Westfalie na bazie Volkswagena. No, ale sypialnia jest naprawdę fajna. No ten bagażnik to mi się podoba, słuchajcie. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Naprawdę już można sporo rzeczy zmieścić. Podoba mi się też patent rozwiązany z materacem. Fajne są tutaj te, zapomniałem jak to się nazywa. Tak, fajne, że to jest poprawia komfort pewnie spania. Dzięki temu mamy cienki materac. Tak, i też nie zbiera się tam żadna para pod materacem. No i mamy Westfalię na bazie Mercedesa. Patrzcie, jaki on jest wielki. Po prostu czuję się taka malutka przy nim. Chyba wszystko dzięki tym ogromnym kołom terenowym. Strasznie wysoki, ale zobaczcie na to. Wersja dzienna jest krótsza, a na noc, proszę bardzo, wysuwamy sobie łóżeczko, no i miejsce w środku zaoszczędzone. Zobaczmy, to jest niezły patent. Nie, no to jest czad. To powiem wam szczerze, super auto, 4x4, jeżeli ktoś lubi wyjazdy, jakiś teren i w ogóle odkrywać takie rzeczy. W Poznaniu widzieliśmy ładniejsze Mercedesy wyprawowe robione przez Adventure Van. Krzysiek, pozdrawiamy. Puściliśmy właśnie ekspozycję w Westfalii i zmierzamy do kolejnych kamperów. A powiem wam szczerze, że jeżeli chcecie tu przyjechać samochodem, to się nie musicie martwić, bo jest na około tutaj tej hali 16,5 tysiąca miejsc parkingowych. Taka ciekawostka tylko. Jesteśmy w sekcji Forda. Mamy tutaj Forda Transita i troszeczkę inne rozwiązanie, a mianowicie z łazienką z tyłu. Tutaj łatwy jest dostęp do kasety. Jest przejście do środka auta, tutaj mamy toaletę, jest prysznic. No ciekawe, ciekawe. Zaraz zobaczymy, jak wygląda on z przodu. Jest okienko też. Jest zasłona prysznicowa, żeby tutaj sobie zasłaniać. No jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, słuchajcie. Z tyłu mamy dostęp do lodówki i do kuchenki. No i to, co mi się podoba, to ich nazwy. Tam jeden był Pimiento, tutaj jest Morello. Czyli takie nazwy brzmiące bardzo po hiszpańsku. I wydaje mi się, że to rozwiązanie jest takie właśnie sprzyjające plażowaniu, no bo przychodząc z plaży można od razu sobie wskoczyć tutaj z tyłu, wziąć prysznic, no i już czystym wejść sobie do pana.
No i tak jak tam pokazywaliśmy Wam z tyłu, jest ta łazienka, a tu już zaczyna się ta kuchnia i naprawdę jest fajnie zagospodarowane to miejsce. Jest tam lodówka, piekarnik, kuchenka, tutaj jest zlew, dużo szafek. Jest naprawdę fajnie, fajnie to zagospodarowane. No i łóżko też jest totalnie inne rozwiązanie, bo łóżko rozsuwa się w tą stronę i jest z przodu, a nie z tyłu, więc no totalne zaskoczenie. No tak, ale dzięki temu mamy kanapę przy wejściu. I jaka strefa wypoczynkowa, tutaj może naprawdę siąść. Super. 7 osób. Naprawdę Ford się postarał. Nie, dużo schowków. No, świetnie. Świetny, świetny design jest w ogóle. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. No i tak po angielsku, karpecik na podłodze. No i z Hiszpanii przylecieliśmy do Maroko, bo to jest właśnie nazwa tego kampera. Kolory tak właśnie mówią o tym. No jest fajny, fajny design. I tu mamy kolejny model Forda. Fajną ma z tyłu opcję zabrania ze sobą rowerów górskich. Chodźcie, Wam pokażę. Czy spokojnie się z tyłu mieszczą dwa rowery górskie, czyli dla nas by była to fajna opcja. Podoba mi się rozwiązanie montowania tych rowerów. Są tutaj takie listwy podłogowe, które możemy sobie wyregulować w zależności od długości roweru. No jak również możemy sobie ustawić kąt kierownika, bo tutaj ta listwa ma taką możliwość. Fajnie to jest rozwiązane. No tak trochę bardziej na hardcora podróżowanie, ale opcja fajna, bo jest niski, krótki, łatwo zaparkować, a łóżko jest na górze, bo ma podnoszony dach. Fajne. No i wnętrze takie skromne, ale bardzo przytulne. No i cena, słuchajcie, 55 tysięcy funtów. Można go tyle zapłacić za niego teraz, no ale dostępny będzie dopiero za rok, w marcu 2023. Czego się Pan napije? Serwuje zimne drinki. Lemoniadę z ginem poproszę. Prosto z lodówki. Tutaj mamy wysuwaną lodóweczkę. I stoliczek na dryneczki. No i ma podwójne drzwi na przestrzą. Tak, tak. To też jest fajne. Właśnie to zaobserwowaliśmy w niektórych kamperach, że właśnie są rozsuwane drzwi z obydwu stron. Fajne to jest. Jesteśmy w ekspozycji firmy Dirty Weekender. Jest to firma, która zajmuje się przerabianiem busów na campervany, ale wyprawowe. Bardzo fajny środek, namiot na dachu, część mieszkalna, duża przestrzeń do spędzania wolnego czasu po wyprawach górskich. Jest fajny bagażnik na narty, no i na rowery górskie. 4x4, także można śmigać. No i tutaj mamy wysuwaną kuchnię, wszystko co potrzeba. Kuchenka, zlew, tutaj jakieś mieszaczki na ręczniki i różne tego typu rzeczy. No fajnie to zrobione. Zobaczcie, ile się tam mieści rzeczy. Rowery, narty, namiot, nawet jest taras na górze, na dachu. No jesteśmy teraz przy modelu Volkswagena Craftera i znaleźliśmy coś, o czym marzyliśmy. Chciałem zamontować coś takiego w naszym kamperwanie, ale niestety łóżko mam chyba trochę za nisko, ale patrzę teraz, że w sumie wysokość bardzo się nie zmienia na tych listwach, bo ta płyta dolna jest praktycznie przy samej podłodze. Także może pomyślę jeszcze i coś takiego zainstaluję. Bardzo mi się podobają te prowadnice tutaj. Super są. No i kolejne ciekawe rozwiązanie na rowery, aczkolwiek zajmuje to sporo miejsca, ale jest tutaj taka właśnie listwa na kołach. Jest tutaj od razu taki prysznic zewnętrzny, który pewnie służy jako myjka rowerowa. No to jest taki kamper dla miłośników rowerów. Doszliśmy już tutaj do sekcji z akcesoriami kempingowymi. Będziemy teraz tutaj węszyć, szperać i szukać czego? Czegoś, co umożliwi nam uzdatnianie wody pitnej, żeby po prostu nie generować plastiku podczas naszej podróży. Tak, a gdzie to już filtry, wiecie? Jakieś filtry, jakieś zbiorniki. Zobaczymy, może coś tutaj znajdziemy. No, jeszcze myślimy o jakichś tam dodatkowych
półeczkach na przegrowywanie, czy coś w tym stylu. Zobaczymy, co tutaj jest. No. Tak, jest tam dosyć tłoczno, więc tych drobiazgów raczej nie będziemy nagrywać, także lecimy. Skupimy się na tym, czego my szukamy. Tak, a jak znajdziemy jeszcze coś fajnego, to na pewno Wam pokażemy. Dokładnie, lecimy. Słuchajcie, obeszliśmy tylko jedną halę, a jest ich tutaj 5. My zwiedziliśmy tylko tą z campervanami, no i tam akcesoria różne są. Aczkolwiek no, tego, czego szukaliśmy, no to nie znaleźliśmy. Nie, wśród akcesorii nie znaleźliśmy żadnych filtrów do wody. Jest tam sporo ciekawych rzeczy, jakieś baterie, powerbanki, takie dużo takich pierdołek, ale nic, co by nas interesowało. Może po prostu też nie zdołaliśmy tego znaleźć, no bo jest tam bardzo tłoczno. No. Także no może coś przegapiliśmy, no ale idziemy teraz do kamperów. Do dużych kamperów. Dużych kamperów. Zobaczymy, co tutaj nam przygotowali organizatorzy. No i jesteśmy, słuchajcie, w kamperze, który kosztuje 184 tysiące funtów. No i on jest zaprojektowany, słuchajcie, dla dwóch osób. Tak. No tu jest strefa wypoczynkowa. Myślę, że to się jeszcze rozkłada. I widzę, że też tam można siedzieć podczas jazdy, bo są pasy. Sypialnia. Iście królewska. Ale nie ma przejścia do kabiny. Bo kabina jest na dole. A może i jest tam pod schodami gdzieś, nie? Może i jest. No i mamy łazienkę. Z toaletą. Prysznic. Prysznic. Wow, ale super. A, super te zegary. A tu jest jeszcze zamrażarka dzienna. No, ekstra. Pięknie. O, ekspres do kawy. Ekspres do kawy w komplecie. No to mamy patent, jak w ciapku zamontować. Tylko taką szafeczkę trzeba zrobić. A, no. Podchwyciłam ten pomysł. No. I piekarnik. Piekarnik też jest. No super, super, super. Tak, wow. Taki luksusik. Fajna szuflada. No, luksusik po prostu. Każdą calę. Tak. No i ten bagażnik, słuchajcie, to jest po prostu kolos. Można tam zamontować rowery, są tam jakieś takie uchwyty. No i tutaj mamy prysznic zewnętrzny. Ta część sypialniana jest teraz opuszczona na dół, także tutaj nie mamy dostępu do kabiny. Wnosi się do góry i pewnie wtedy jest przejście do kabiny po prostu. Tak. Bazą na tego kampera jest Fiat Ducato. Masa całkowita do 4,8 tony. A teraz pójdziemy zobaczyć, jak wygląda kamper zrobiony przez tą samą firmę, tylko na bazie Mercedesa. No i teraz czekamy, żeby wejść do tego dużego kampera za 193 tysiące funtów. No zobaczymy zaraz, jak on wygląda w środku, bo z wierzchu jest bardzo okazały. No i proszę bardzo, tu zaskoczenie, wow. Otwarta kabina. O kurde. Ale to mi się właśnie w tych Mercedesach podoba. Super to jest. Bardzo klimatycznie, powiem. No dużo ładniejszy jest ten niż tamten. Tak, o kurczę, telewizor jaki wielki. 40 cali. Ale jest po prostu... No jak to? No nie umiem. No jest tutaj, trzeba nacisnąć, ja. No, kuchnia jest po kurde, prostu. Luksus. Petarda. No, takie same zastosowanie, jak my mamy w ciapku. Coś od nas ściągnęli. Tak, tu jest chyba taki ekspres mały. Naciśnij tam, na dole. Albo z boku. Nie, nic tu się nie naciska. Może to drugie trzeba najpierw. Aha, tutaj mamy cały ekspres. Cały ekspres. A, to się pewnie chowa. Chowa i wtedy tu mamy wolną przestrzeń. No widzisz, a to macie jak malutko miejsca zajmuje. Może taki sobie. No i tutaj w przejściu mamy prysznic. Okej. Okay. Fajne drzwi. No, fajne rozsuwane. Drzwi. Tutaj jest umywalka.
A tu mamy sypialnię. Ale co byśmy tak spali oddzielnie? Nie, no tu się chyba to jakoś rozkłada. Tutaj się wyciąga. Nie, jak tak byśmy spali oddzielnie, to mi się nie podoba. A, tu są schowki. O kurcze. Ale czad, tu jest szafa. Nie, szafa, no. Tu jest drążek. Mhm. I nawieszaki. No tak, fajne. Można otworzyć tutaj. Gdzieś. Można otworzyć albo od góry sobie. No. Fajne. Fajne rozwiązanie. Zamkniesz się? Nie, ja nie umiem tych zamków obsługiwać. Już? Ja jestem z taką ręcznie robionego campervana. Wow! Kurde, tu mamy, słuchajcie, toaletę oddzielną z normalnym kaloryferem. Jaki luksus! W ciepełku! Jezus, w ciepełku! A tutaj dwójeczka szafa. W ciepełku! Super! Ale taki bagażnik by nam się przydał. Zmieścilibyśmy tu nasze dwa rowery i wszystkie potrzebne urządzenia do tych rowerów i jeszcze w sumie mały samochód, żeby się tu zmieścił. Albo jakiś, kurna, nie wiem, quad. Jakiś smart by tu może wjechał. No, słuchajcie, 450 kilo można tutaj wrzucić. Także naprawdę ładowność imponująca. Nie no, w szoku jestem normalnie. A tutaj mamy fajnie przedstawiony schemat ogrzewania podłogowego, który jest wykorzystany w tym kamperze. Tutaj macie to urządzenie, które podgrzewa zarówno ciepłą wodę i ogrzewanie, które jest umieszczone w podłodze. Są tutaj przewody umieszczone i po prostu one ogrzewają podłogę. No i jesteśmy tutaj w takiej super furce, piękne ma siedzenia. Na tak. Bazie Fiata Ducato, tak? Fiata Ducato, to jest właśnie ten model, do którego wam pokazywałem przed chwilą ogrzewanie podłogowe. I kosztuje on 65 tysięcy funtów. Tak, jesteśmy zdziwieni, bo no nawet te za 100 ileś tysięcy funtów, no to tak samo widzieliśmy campervana za 150 tysięcy. Więc no campervany są dosyć drogie. Dosyć te już, drogie, no. Tak. To już gotowe. A tutaj zrobione. Mamy takiego kampera naprawdę już wypasionego. Bardzo mi się podoba tutaj ta szyba. Nie wiem, czy widzicie, taka panoramiczna. Fajnie, super, tutaj jest nad całą kabiną. Tu jeszcze jest duże okno dachowe. Tak, z tyłu jest piękna sypialnia, jest bardzo duża lodówka, jest piękna toaleta. Łazienka. Z łazienką. I naprawdę powiem wam szczerze, że fajna cena. Jakbym miał wybrać między Fordem Transitem a za 65 tysięcy, którego widzieliśmy, a tym, no to chyba bym wybrał tego. Tak sobie myślę. No ale to też zależy, dlatego że campervany, te, które były te droższe, to były takie bardziej wyprawowe, czyli miały już te duże koła, dobre opony, napęd na 4x4. No tak, ale one już były po ponad 100 tysięcy. No tak, tylko a tutaj że zwykły wiesz, transit 65. To zależy właśnie, co kto lubi. Czy kto no lubi dokładnie. Podróżować luksusowo, czy ktoś lubi jakieś tam przygody, adventures i. No dokładnie. A my mamy czapkę za dwie dyszki i też dajemy radę. I mamy wszystko. I luksusy, i luksusy, przygody. I przygody, i kurde, i czasami... Może wszędzie się nim nie da wjechać, ale dajemy radę. A popróbujemy. W Hiszpanii zobaczymy, gdzie jest ta dolna granica, gdzie możemy wjechać, a gdzie nie. Bardzo fajne rozwiązanie właśnie znalazłem, zobaczcie. Zamykamy sobie tutaj drzwi i po lewej stronie mamy pomieszczenie z toaletą, z umywalką. A po prawej stronie mamy prysznic, oczywiście okno. Słuchajcie, są w końcu zamki, które potrafię otwierać. O, Monia, ale czad. Ale są dosyć naprawdę duże, głębokie szafki, bo w niektórych są takie bardzo malutkie. Nie powiem wam szczerze, że za tą cenę naprawdę jestem w szoku, jak on wygląda. Ten mi się nawet mi się podoba. Taki przytulny jest bardzo. Bardzo nie? Przytulny, tak. Szczególnie jeszcze ta szyba i tak, ta kabina. Tak, ona chyba robi właśnie to takie wizualne. Tak, no wrażenie. I te detale, no patrzcie na przykład na te siedzenia, jak pięknie to jest wszystko wykończone. Idziemy teraz zobaczyć przyczepki, bo widziałam tam takie małe, słodkie, fajne przyczepki, więc tak szybko jeszcze zerkniemy. Oczywiście też nie będziemy wszystkich oglądać, bo tak. Przyczepy no, nie są jakimś takim naszym... Czymś się tak bardzo interesujemy. Tak, tak, bardziej... ale z ciekawości po prostu pójdziemy jeszcze zobaczyć. Tak, zobaczymy jak to wygląda, także lecimy. Zostańcie z nami i lecimy dalej.
No i wybraliśmy tą, bo ma bardzo ciekawy design już na zewnątrz. Nazywa się Mexican Sunset, czyli meksykański zachód słońca. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wygląda w środku, ale z wierzchu jest naprawdę słodka. No, wewnątrz z meksykańskiego słońca to są tylko te podusie. Jest taka dosyć skromna, malutka. Jest wszystko, co potrzeba. Jest tutaj bardzo duża kuchnia, jak tą malutką szczepkę. No i taka pełnowymiarowa sypialnia, no, z oknem dachowym. Fajne półeczki, to jest fajne. No, no fajne rozwiązanie. A jest tutaj toaleta? Szafa. Czy to jest szafa? Jest tu łazienka zała. Jest, zobacz, jest umywalka. Tutaj jest... Wow, jaka półeczka ładna. Aha, tutaj jest zasłona po prostu. Okej, czyli to się tak, zasłania. Tak, żeby tutaj po meblach się nie lało. Okay. No, taka sobie ta łazienka. No taką małą powierzchnię, jest to fajnie rozwiązane. Tak, ale ja nie lubię, jak mi się zwykle zasłonka przykleja do ciała. Dlaczego? Nice. Zobacz, jakie tu jest rozwiązanie w tej przyczepce. Interesting. Jesteśmy w środku. It's quite big. So yeah, and then this makes into a bed as well, so it uses that filled there, and then the table drops down, and that makes into a double bed as well. Ah, and okay. Then actually at the bottom, I don't know if you notice, there's a little shower tray. Okay. Ah, on the bottom. So this comes out. Ah, it comes up there. All right. The curtain rail, so the shower tray, the shower curtain comes all the way round, and then you've got like a curtain all the way around you. And then it has like a little inner tube in, so you can blow it up and then it keeps it away from it. Yeah. It's quite cool. Wow, it's brilliant. It's cool, yeah. It's really nice. And this back door. Yeah, the back door it's as well. It's a good solution because it's not just the small one. Yeah, well it's built so you can actually have a motorbike in. So you can actually travel with a motorbike as a ramp. So the ramp's underneath the van, that comes out. And then you've got anchor points, so you can tie down your motorbike. Okay. Okay. So there you go, that's all like the door. That's cool. Thank you. That's thank you for your presentation. Ooh, thank you. Thank you. Oh my god. Ciekawa. Bardzo. Jak widzicie, no, chłopak nam tutaj fajnie zaprezentował rozwiązanie łazienki w tej przyczepce. Tak, i tu jest ta zasłona, która się zasłania naokoło. Tak, tutaj na suficie naokoło są te. I powiększa to łazienkę. Przestrzeń jest tak wykorzystana. Ale jakie półki, patrzcie na to. O, półka jest ekstra, genialna. Kurczę, tutaj naprawdę, nawet wejdziemy w domu nie mam takiej dużej. Tu jest lodówka, bardzo też dosyć duża, no, jest, duża. Jest głęboka. O, i duża tak, szafa. A tu jest duża szafa. No, naprawdę fajna, super. To co, Monika, odkryłaś? Jakiś wehikuł czasu? Kapsułę kosmiczną. Wow, ale czar. O kurde. Czego to nie wymyślą, ale fajnie, nie? No, ale jaki ma sufit, zobaczcie na to. No. Wow. Podczepiacie sobie taką do autka. Jedziecie. Chyba do roweru nawet. Albo do roweru. Można jechać i podziwiać gwiazdy. Zasłonki. No świetna jest. Przyczepka ta niby taka niepozorna, malutka, ale ma panele słoneczne, ma ogrzewanie, kuchenkę też, która jest zasilana z paneli słonecznych. No i kosztuje 20 tysięcy funtów prawie. 19,995. Trochę sporo. Trochę sporo jak na takie maleństwo, ale jest ale naprawdę... wygląda bardzo futurystycznie. Bardzo. Mink się nazywa. Tu jakie super rozwiązanie. Ale to jest super. Tu pojemniki na różne drobiazgi. A. Wow, jaki duży zlew. Tu są pojemniki jeszcze. No. Czadowo. Hej! Hej! Słuchajcie, spotkaliśmy naszych widzów już drugi raz. Tak. Chodzą tak, to jest prawie w tym samym miejscu. No i mamy wesoło. Super, bardzo się cieszymy, że was spotkaliśmy. Było to dla nas duże zaskoczenie. W tak dużej przestrzeni jednak gdzieś się spotkać. No i co, podróżujecie i też planujecie zbudować campervana? Tak. I tutaj przyjechaliście. Inspiracją naszą. Na wiele wycieczek. Dzięki. Super. Dzięki wielkie. Jak ogarniemy trochę kasy, to Iwan będzie. Hej! Pa! Fajnie.
Trzymajcie się. Uważaj. O kurde. Wow. Co to wow. jest? Wow. Jaki dziwny kolor, czarny. Fajnie. Wow. Zaskoczenie. Słuchajcie, znaleźliśmy wyprawowego kampera, zbudowany na bazie Mana. Kosztuje tylko 112 tysięcy funtów. W tej wersji podejrzewam trochę ostry, więcej. Ostry, fajny. Jest taki ostry. Czarny, matowy kolor. W środku też fajnie, czarno. No, wygląda czadowo. No, jest fajny. Zaraz oblukamy. No i to okno, to okno. Ja uwielbiam te okna właśnie nad całą kabiną. Mhm. Jeżeli takie jest okno nad kabiną, wtedy otwarta kabina ma sens. Tak, no to w czapkę trzeba było pół dachu wyciąć. Może zrobimy takie, nie? Ale nie zauważyłam nigdzie, żeby były zasłaniane tutaj boczki w tych campervanach, szyby w sensie, żeby były jakieś gotowe rolety. Nie widziałam w żadnym tak naprawdę. Teraz zobaczymy. Wszystkie mają właśnie otwarte kabiny, ale rzadko, znaczy nigdy nie widziałam, żeby miały właśnie już te gotowe rolety, żeby zasłonić przednią szybę i boczne. No, zobaczmy, co on tutaj ma. Lodóweczkę, bardzo dużą, ogromna. Zamrażarką. Ma bardzo fajną, przestronną łazienkę z toaletą. No i sypialnia jest niesamowicie olbrzymia. No i to łóżko! Oh. Olbrzymia jest, nie? Tak, no dużo ma właśnie fajnych takich schowków. No tak jak tutaj, takie rynienki, żeby nic nie wypadało. No i znowu okno. Ale dużo mniejsze. Już nie psuj, bo będziemy musieli zapłacić. Dlaczego się nie dotknę, to po prostu jakaś tandeta, no. Za 100 ile? Za 120 tysięcy? Jak ci się podoba kuchnia, Monia? No taka trochę tandetna, bo te palniczki są takie maciupeńkie. A zobaczcie na te pokrętełka. Przecież to pensetkę trzeba mieć do tego. Za 112 tysięcy? Wiem, dlaczego tam są takie małe korki. Że te? Znaczy, tak. Dlaczego? Bo telewizor jest 40 cali. No tak, na coś poszła ta kasa. Ale podobają mi się te zasłoneczki tutaj. Bardzo ładnie to jest wszystko zrobione. Ładnie, bardzo ładnie. Podoba ci się? Tak. Ładny, nie? Najładniejszy. Ale po co, bo czarny, czy że ma 4x4? I to, i to. I pasuje mi do kurtki. Znaleźliśmy magiczną chatkę i parzymy herbatkę. O, jest taka słodka. No my już padamy z nóg. Chodzimy tu już prawie cały dzień. Jest mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. My bardzo miło spędziliśmy tutaj czas, mimo że jest dużo ludzi. Ale spotkaliśmy też naszych widzów, których serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Agnieszkę, Daniela i Dawida. I jego żonę i córeczkę. Także bardzo was serdecznie pozdrawiamy. No i co? No ja jestem zachwycony. Organizacja targów po prostu 10 na 10. Dużo fajnych rzeczy, aczkolwiek już nie mam siły chodzić. I już marzę, żeby usiąść w ciapku i pojechać gdzieś w Sidon Dal. Wnioski, jakie wyciągnęliśmy, to takie, że kampery gotowe są. Piękne, ekskluzywne, ale też drogie. Wracamy do ciapka po prostu. Nic nie kupiliśmy, nic nie znaleźliśmy. Nie znaleźliśmy nic dla siebie. Właśnie trochę ubolewam na tym, że nie było nic związanego z uzdatnianiem wody, z filtrami, z takimi rzeczami. Nie wiem, może minęliśmy, może ktoś tu był i to widział, dajcie znać w komentarzach. Ale będziemy szukać dalej, może w internecie. Dokładnie, ale powoli już się zbieramy stąd. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. Lapkę. Może być i lapka. Jeżeli ktoś ogląda nas pierwszy raz, to nie zapomnijcie zasubskrybować. I widzimy się za tydzień, w sobotę.
dajcie lawkę albo łajka. Dobra. Pa! Pa! To jest kamper wodny. Tu małe kamperki wodne. Czyż mogę to pochować? Już nie będę więcej kręcił. Obiecujesz? Super.